Siemka, z tej strony Prosout, a to jest kolejny odcinek z Shadow of the Tomb Raider. Jak sami pamiętacie, no nie pociągnęliśmy zbyt długo, no możecie podziękować komputerowi, że wiecznie mu coś kurwa nie pasuje. Więc no. Weszliśmy sobie do jakiejś komnaty, którą odkryli Abby i Johna. I nazywa się to Próba Jaguara? Jakoś tak. No to więc sobie ją zacznijmy. Ła, jakie dziursko. Już tam jest co misja. Dobra. Ej, żale, chciałem zrobić fajny skok. Ja pierdzielę, fajny spadek był. Chuje! Żeby to nie była woda. Dobra. Cofnę się trochę. Dobra, wezmę jeszcze raz. I możemy płynąć dalej. Ej, dobra, oficjalnie stwierdzam, że nie znoszę nie znoszę wody już w tej grze. Nie znoszę. Ładnie ona wygląda, fajnie dodali te efekty i w ogóle, ale jest zbyt denerwująca dla mnie chyba. No i znowu. No nie wiem skąd się wzięło to gówno. Wiem tyle, że muszę znowu wracać po bańkę powietrza. O, i przy okazji zobaczę. Aha, to jest dalej kułak jaku. Dobra. Fajnie wiedzieć. Czy mi się nie dodało teraz jakiś ten dziwny symbol, który tam jest? Przy tutaj jak jest ten... O Jezu, legenda, właśnie, jest legenda. Zleceniodawca, aha, dobra. Ciekawe, którędy ja muszę w ogóle pójść, żeby tutaj właśnie ten... Żeby udać się na ten skraj miasta. Podejrzewam też, że tędy będę musiał też pójść, żeby zdobyć ten relikt. Ale to nie wiadomo. Może jeszcze się coś odkryje. Tutaj było zablokowane. Na pewno było zablokowane, że muszę chyba strzelbą to wziąć, czy jakoś tak. Monolit zablokowany, bo muszę... Co muszę? A, keczuła wziąć sobie na drugi poziom. No, ostatnio keczułańskich to mało dostaliśmy. No i są dwie skrzynie, których na pewno nie zbiorę, bo potrzebuję do tego wytrychu. Tutaj tak samo, do tej krypty się nie dostanę, bo potrzebuję strzelby, żeby otworzyć sobie tu przejście. I pozostały nam dwie skrytki survivalowe, gdzie jedna jest tutaj.
No i może coś tutaj. Może. Bo ja nie widzę. Nie, to jest peruwiańska dżungla. Czekajcie, no teraz się rozglądam, bo... Co to jest? Stela z grobowca. Okej. Okay. Kurde, gdzieś jeszcze powinien być jeden zestaw. Dobra, może jest gdzieś tutaj. Tylko mam nadzieję, że nie jest on w wodzie. Bo wtedy go na pewno ominę. Pająka. I to była próba jaguara pod wodą? Próba jaguara pod wodą. To nie brzmi sensownie. Naprawdę, nie brzmi to sensownie. No ale dobra. No to mam gówno do gadania. Sztuk. Dobra, możemy już wychodzić. Johna, wyszłam w jakiejś jaskini. Wygląda na to, że byli tu już jacyś ludzie. Johna? O nie. Nie brzmi dobrze, że ona się w ogóle nie odzywa. Johna, jeśli mnie słyszysz, wydaje mi się, że nadal dobrze idę. Jestem przy próbie z pająkiem. Będę się wspinać na szczyt. Pajączki. Jeszcze. Aha, jeszcze. Okej. Okay. Ale zanim, no to ja się oczywiście rozejrzę. Jadeit? O kurwa, jadeit se tak po prostu stał. I jeszcze jeden, lol. Żadnej skrytki survivalowej. Może tutaj? No. I don't think so. Dobra. No i coś mi się wydaje, że tej skrytki to ja nie znajdę. Albo znajdę w krypcie. Możliwe, że znajdę ją w krypcie. Nic nie jest wiadome. Rozbudaj się dobrze. Dobra. Próba orła. Niewiarygodne. Johna, jestem przy następnej próbie. Z orłem. Ma coś wspólnego z wiatrem. Nadal kieruję się na zachód. Skoro teraz niżej. Dobra. Mam tu podziemną rzekę. Czy
Zjednoczone się zaczęło odzywać w końcu. To jest nowa lokacja. Okej, okay, tutaj jak widać mogę sobie zrobić tą próbę orła na 100%, tą lokację. Pierwsza lokacja, którą mogę zrobić sobie od razu. Wow! Ale no, ja już wiem co to będzie, bo widziałem to na trailerach. Więc no, to nie będzie mi obce. Dobra. Idziemy dalej. Wszystkie próby były normalnie w jednej lokacji, a tu nagle ta jedyna ma własną. No trochę bez sensu według mnie, no ale już dobra, już nie będę się próbował takie pierdoły. Gram w Tomb Raidera, moją ulubioną grę. Jak ja mogę jeszcze na nią narzekać? Poważnie. Co czeka na końcu tych wszystkich prób? Ukryte miasto, mam nadzieję, ale co jeszcze? Odpowiedzi. Liczę, że znajdę odpowiedzi. A, to są te ścieżki z DLC. Oczywiście od razu wam mówię, że DLC-ki będę nagrywał. Nie wyobrażam sobie, żeby nie nagrać DLC-ków. Kupić sobie Craft Edition i nie przychodzić DLC-ków. Jeszcze jak słyszę, że to ma być ostatni Tomb Raider, co w sumie nie wierzę, żeby to był ostatni Tomb Raider. To tym bardziej. Boże! Idźcie mi z tym pistoletem! Pukawka na ptaki chyba. Lara, o kurde. Następne ulepszenia są. Bardziej bym już wykorzystał właśnie na przykład tą tkaninę. Ona jest kompletnie nieprzydatna. Tutaj też mogę wykorzystać. I ilość amunicji, porównując to z tym, to jest zdecydowanie lepsze. Ma też tłumik i celownik. I flarę. Tutaj to z DLC-ków to właśnie głupio, że nie ma tłumika. Ale dobra, będziemy sobie ulepszać, bo ja i tak ze surowcami nie mam co robić, a mam ich aż no... potem to zastrania. Okej. O, jest fresk. I mi wibruje pad. Dalej mi wibruje. Kiedy świat upadek wokół nich zaczął się rozpadać, ludzie postanowili się przenieść. Powierzony im artefakt nakłaniał ich do wędrówki na południe, by nie przejęli go ich wrogowie. Więc możliwe, że gdzieś tutaj jest właśnie zestaw. Dobra. Mamy to. Zawsze najpierw, zanim ja wejdę do jakiegokolwiek budynku, to ja muszę się rozejrzeć wokół niego. Wciąż stoi po stuleciach pełnych trzęsień ziemi i burz. No właśnie. To jest dziwne, że to wszystko się to tak trzyma. To jest też dziwne, niż niemożliwe. Już mam 50% za sobą. Czyli tylko dokument i jeden fresk nam został. What I did. Just what you did. A, tu jest wejście, dobra.
tu jest. A, dobra. Muszę wymyślić, jak uruchomić tę maszynerię. Żony jest uruchomiona, co ci chodzi? Jeszcze niżej chcesz schodzić? Chora jesteś? Ja tu nie wiem, za co mam się zabrać. Ja bym chciał najpierw. Mogłabym się po tym wspiąć, gdyby było pionowo. A o tym mówisz. Dobra. Tu nie wrócę do punktu wyjścia? Nie. Dobra, dalej do góry. A, dobra. Przejdziemy sobie tą próbę orła i możliwe, że będziemy kończyć. Powiem wam, że ja nie kontroluję jak będą się posuwać dzięki z Shadow of the Tomb Raider. Ua! Teraz to już w ogóle. Niedługo tu statek zacznie płynąć. Muszę dostać się na górę. Tak. Mam nadzieję, że tam nic nie zostawiłem, bo będzie mi smutno. Boże, nie zauważyłem tego. Znaczy, nie zauważyłbym tego. Udało się. No, trzeba uważać to. Muszę dostać się wyżej. Uła, dobra. Nawet będzie się ruszać? Nie. Całe szczęście. Jeszcze nie mogę się wspiąć. Jeszcze jedno? To się nie ruszy? Ważnie? Dobra. Się pójść kompletnie. No kobieto! Dobra, teraz obrócę następną drabinę jak wcześniej. Jak? Jak ty to chcesz zrobić? Jaką? O jakiej drabinie ty pierdolisz, ty? Larita. Poważnie, nie wiem, o czym ona gada. Dobra, nieważne. Muszę dostać się wyżej. Nie możemy się cofnąć. No bo oczywiście znacznik musi mi pokazać mój dokładny cel, a nie to, co mam zrobić. Mm.
Czy ja dobrze widzę, że tam coś jest? Tutaj trzeba wejść. Brawo ja, nie? Boże, nie wierzę. Jeszcze nie mogę się wspiąć. Brawo. Dobra, ja. Teraz obrócę następną drabinę jak wcześniej. Lara. Muszę znaleźć drogę na zewnątrz. Nie możesz tego rozwalić. To tak wygląda. O kurde, ale będzie je trudno zrobić. Jezu, ała, moje zasoby. Jeden na... mógł zrobić. Nie wiedziałem, że Lara zginie od jakiegoś drewnianego pachołka. Poważnie. Co najwyżej mogłoby ją zepchnąć. Ale nie zabić. Ludzie. O, mało brakowało. Musi być jakiś sposób na otwarcie tych drzwi. Powinno zadziałać. Okej. Cholera, dźwignia jest zużyta, nie utrzyma drzwi. Czemu się to zapaliło na ten? A, patrzcie, tutaj coś jest. O, dokument. Jak fajnie. Nie będę musiał już szukać. Nie chowaj dobrego jedzenia przed gośćmi, bo obróci się w robaki. Uuu, mądre słowa. A teraz połączmy to ze środkowym wałem. Co chcesz połączyć ze środkowym wałem? Chyba, że zrobimy szybką akcję, o. Żeby to się otworzyło. O! Na szybkiego. Cholera, nie działa jak trzeba. Muszę rozwinąć następny zestaw sztandarów. Ja stąd przyszedłem chyba, nie? No ale właśnie, ja stąd przyszedłem, ale Lara chyba nie chce tu wejść. No, dopiero teraz. Wow. Excuse moi. Dobra, spróbuję jeszcze raz, ale szybciej. Na początku, szczerze mówiąc, no nie widziałem tego.
O, teraz to już w ogóle się nie przyczepiła nawet, nie? Fajnie wiedzieć. Super. Nie wiem, o co z tym chodzi. Ale to się właśnie pierdoli. Może stąd tutaj? Nie, też się pierdoli. Spróbuję jeszcze raz. No się to nie rozkręci. Bo to musi się trzymać. Ty, może ja wejdę? Pod ten. To się zatrzyma. Ej, nie, no poważnie, kurwa, nie wiem, co zrobić. Co mam zrobić? Dobra, nie, słuchajcie, nie będę tracić czasu, ja zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, nie mam pytań. Nie mam pytań, naprawdę. Trzeba to wziąć. I tutaj. Tak, będzie trzymać. No. Patologia. Znikniemy mi sztandary. Dobrze, drabina powinna się obracać. Muszę znaleźć inną drogę na górę. Co teraz, Lara? Może uda mi się wspiąć po urządzeniu. A, tutaj. Fuck this shit, I'm out. O, te. No nie, nie powinno. Jeszcze trochę. Jezu, jakieś czerwone gówno. Ogólnie to tutaj jest też, o, taka, można powiedzieć, spinaczka? No, ścianka do tego, do czekana. A wiecie, nie wiem, czy nie zakupiłem gdzieś tu freska. Ale dobra, lecimy. What? Może mi ktoś powiedzieć, co to się odwaliło? Ja pierdolę. Jeszcze trochę. Najpierw mówi, że stamtąd powinna doskoczyć, a w końcu sama i tak się nie łapie. O co tu chodzi?
nie rozumiem. To w chuj nawet tego nie rozumiem. Może ata ta właśnie jest. Urakan. Twarzą w twarz w świątyni zbudowanej po twej czci. No i co? Czego gra ode mnie oczekuje? Nie wiem, rozbujania się? Oj, chyba tak. Ostrożnie. To i tak bez sensu. Chciałem poczekać na dobry moment, chciałem się rozbujać. Dobra. O, fuck. Dobra. Udało się. Johna, przeszłam próbę orła. Chyba zbliżam się do ukrytego miasta. O, jest prest ostatni. O, i to będzie Quechua. Paititi rozwija się pod czujnym okiem Iskaya Yavara i jego rady. Miasto rośnie. Powstają świątynie. Ludzie są spokojni, dostatni i zadowoleni. Okej. O, nagłe olśnienie, lol. Ale bardziej bug. Dobra, próba orła 100% ukończona. Widzę, jakiś wąwóz nas czeka. Coś tego typu. Dobra, tutaj na pewno skrytek survivalowych już nie będzie. Zerwało. Kurde, to ja do jakiejś drewnianej cipy wchodzę. Nice. Ukryte miasto. O, to też kojarzę. Ten widok jest... nieziemski. No, widok jest nieziemski. Ukryte miasto musi być niedaleko. Lara, przedostałem się. Wchodzę do jaskini. Johna? Cholera. Dobra. Ogarnijmy sobie tutaj wszystko. Co mamy. I weźmy sobie obóz. Widzę, jest drewno. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Dobra, ale sprawdźmy, ile tu będzie. Matko! Matko kochana, co to jest? Czy wy to widzicie? 11 obozów, 42 dokumenty, 34 skrytki survivalowe, 7 monolitów, 28 reliktów. What the fuck? I 10 zleceniodawców. 6 wyzwań. Ja nie wierzę. Ja, ale będziemy robić to ukryte miasto. Ja.
Dobra, ulepszamy sobie póki możemy. I mamy jeszcze z czego, no ale już widać nie mamy z czego, bo nie bo mam zero surowców. Ale widzę, że tutaj przy łukach mogę coś zrobić, bo pewnie drewno. Nie, niepotrzebne drewno. Dobra, czego potrzebuję do ostatniego ulepszenia w karabinu? W karabinie? 7 surowców. Jakieś skóry. Skórę jaguara. No, nie wiem, czy ja już znajdę już tu jaguary. Chociaż nie wiadomo. Jezu, jak ja dawno w stroje nie wchodziłem. Stroje to praktycznie nie są potrzebne. Znaczy no, bonusy są zdatne. Dobra, zobaczmy, ile procentów dodał nam ten jeden obóz. O! Tu nawet nie jest zaliczany jeszcze obóz. O mój Boże. To jest w sumie jako nieznana lokacja. No i to jest na 100% ukryte miasto. No co innego by to miało być? Dobra. Słuchajcie, w następnym odcinku się bierzemy za... No, dalej za odkrywanie ukrytego miasta. Tak więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Shadow of the Tomb Raider.